Witajcie kochani, albo już obejrzeliście, albo za chwilę obejrzycie na kanale Zero materiał o mnie. Długo czekałem na ten moment, aby móc wypowiedzieć się w tej sprawie. To jest dla mnie bardzo trudne, dlatego że nie jestem przyzwyczajony do tego, aby milczeć. Z jednej strony prawo lubi ciszę i przez cały czas trzymałem się w ryzach, aby nie krzyczeć, aby nie odzywać się niepotrzebnie w sprawie, która wywróciła moje życie do góry nogami. 30 października zapadł wyrok bezwzględnej kary więzienia za rzecz, której nie popełniłem. W myśl tego, co mi zarzucano od samego początku, byłem niewinny. Czy materiał przygotowany przez załogę kanału Zero będzie wystarczający? Nie wiem, ale zawsze jest tak, że jak się w stół uderzy, to nożyce się odezwą. Więc będę musiał z tym żyć jeszcze bardzo, bardzo długo. Mam nadzieję do uniewinnienia. Będę wrzucał na swoim kanale, mam nadzieję, materiały i opinie, które spróbują wyjaśnić tę sytuację do samego końca. Za długo milczałem, nie byłem do końca sobą, ale to musi się zmienić, bo jest mi z tym po prostu trudno i ciężko. Obserwujcie ten kanał, bo będę co jakiś czas odzywał się w tej sprawie. Będę starał się wyjaśnić ją do końca. Mam nadzieję, że wystarczająco obiektywnie, abyście zrozumieli, że nikt sobie nie zasłużył na takie traktowanie jak ja. Nie będę wyciągał żadnych asów z rękawa, niespodziewanych i tłumaczących. Za winę trzeba ponieść karę, to jest absolutnie zrozumiałe. Tylko tyle, że ja jestem niewinny. Niech to wybrzmi. Zapraszam Was teraz na odcinek. Z tego, co pamiętam, to skończyliśmy na jednym z koncertów. W dzisiejszym odcinku... Bo tutaj będzie mieszkać rodzina. Zacna, bo moja. Dotarło to do prasy. Do każdej tej czaszki śpiewał, a wszystko to... A zauważyliście, że tu nie ma ani jednego wyjścia, prawda? Niech mnie zawieszą na dźwigu. Łoś. Niewielka, pełna uroku miejscowość niedaleko Warszawy. To tutaj Michał Wiśniewski postanowił wybudować dom dla swoich bliskich. I właśnie zjawia się na placu budowy, gdzie akurat fachowcy zbierają siły do wytężonej pracy. Będziemy płakać. Trochę pochlipiemy. Trochę pochlipiemy, bo jest powód. Zobacz. Niech mnie zawieszą na tym dźwigu. Można by pomyśleć, że wzruszająca wizja rodzinnego gniazdka odbierze wiśni głos. Odebrać głos wiśni? Nigdy. Na budowie pojawiają się kolejne materiały, kolejne maszyny. Robi się coraz bardziej tłoczno, ale to dobry znak. Praca posuwa się do przodu. Trzeba przerzucić szalungi, chyba to się nazywa, w inne miejsce, bo chłopcy nie mogą się dostać na dach. Sprawdzamy, czy będzie łatwo parkować. Wiesz, on teraz jedzie po prostu pod podjazd. Dach to ten element budynku, bez którego nie można wyobrazić sobie żadnego domu. To właśnie dach chroni i osłania mieszkańców. Dlatego budowa dachu nowego domu Wiśniewskich w Łosiu jest naprawdę ważnym wydarzeniem. Na budowie pojawiają się kolejne belki, deski, płyty. Zadbała o to sieć Polskie Hurtownie Dachowe i współpracujące z nią firmy. Dzięki temu już wkrótce na solidnej konstrukcji będzie mógł powstać nowoczesny dach solarny.
Współpraca zaczęła się w najlepszy sposób, jaki tylko można sobie wymyślić, czyli występem Michała u nas na gali dziesięciolecia polskich hurtowni dachowych. No i tak, kiedy spotkaliśmy się dogadywać szczegóły dotyczące koncertu, który notabene był naprawdę świetny, wyszedł taki pomysł, Michał zaprosił nas do swojego projektu Jestem jak jestem 3, czyli Wiśnia buduje. No i my z wielką chęcią przystąpiliśmy do tego projektu. Polskie hurtownie dachowe to największa sieć hurtowni dachowych w Polsce. Zrzeszamy 150 profesjonalnych hurtowni w całej Polsce. My jako PHD negocjujemy najlepsze warunki zakupowe i bonusowe dla naszych hurtowni. Natomiast korzystając z tego, że mamy sieć 150 oddziałów w całej Polsce, możemy pomagać czy to w sprzedaży pokryć dachowych, czy wykonawstwie na terenie całego kraju. Jeżeli chodzi o wykonawstwo, to zajęła się tym firma HD Dekarz i Dach Center z Grajewa, czyli nasi partnerzy z sieci PHD. To są jedni z najlepszych specjalistów, jakich znam, także tutaj nie miałem żadnej wątpliwości, żeby wybrać akurat ich. Natomiast jeżeli chodzi o zastosowaną technologię, jest tutaj tradycyjna więźba dachowa, natomiast zastosowaliśmy drewno specjalistyczne, klasa C24, drewno suszone i heblowane, czyli takie, jakie powinno być tak naprawdę na każdym polskim dachu. Ważne jest to, że pokryciem właściwym będzie system fotowoltaiczny Majrów. Jest to system, który wymaga naprawdę bardzo równej powierzchni, więc nie mogliśmy sobie tutaj pozwolić na żadne nierówności. Stąd wybór drewna heblowanego i suszonego, żeby zachować jak największą równość całej konstrukcji. Bycie artystą to nie tylko cieszenie się sławą, pisanie przebojów czy granie koncertów. To także misja. A jej częścią jest m.in. dzielenie się doświadczeniami z młodymi, uzdolnionymi ludźmi i otaczanie ich opieką. Osobą, która bez wątpienia zasługuje na takie wsparcie, jest Julia Kajdy. Przede wszystkim dziękuję, że zajęłaś się tym. Dla mnie to jest bardzo ważne, dlatego że to jest... Ja wiem, że to głupio zabrzmi, ale praktycznie po mandarynie to jest moja pierwsza podopieczna. I myślę, że będę chciał się skupić na tym, żeby tylko tak otworzyć drogę, bo my nie mamy resursów, żeby ją popchnąć dalej, jeżeli by się udało, ale spróbujemy ją pchnąć dalej, dlatego że sama komponuję, sama piszę teksty, uważam to za wielką wartość dodaną. Czym jest dla mnie muzyka? No, powiedziałabym, że absolutnie wszystkim, ponieważ towarzyszy mi od najmłodszych lat. Generalnie wydaje mi się, że nic lepiej nie wyraża uczuć i emocji niż muzyka, niż piosenki. Czy to z tekstem, czy bez tekstu, nawet samo takie zwykłe pianinko może wyrażać tryliard różnych emocji i to jest dla mnie najpiękniejsze w muzyce, że może pokazać absolutnie wszystko, tak naprawdę nie mówiąc nic. Michała poznałam, kiedy wnosił moje walizki do gabinetu, kiedy z Polą się konsultowali z moją mamą, która prowadziła Poli ciążę. Także ewenement polegał na tym, że moje walizki wnosił Michał Wiśniewski. Najbliższe plany są na pewno takie, żeby 8 września wypuścić piosenkę, która została napisana już 2 lata temu, czyli We mgle. Później to zobaczymy. Wszystko powoli, myślę, na pewno. Nie będę też przestawała pisać, będę cały czas tworzyła nowe rzeczy, a to jak kariera sobie pójdzie, to wydaje mi się, że się zobaczy. Pisanie jest dla mnie wszystkim, czego nie potrafię wypowiedzieć na głos w zwykłej konwersacji. To są wszystko moje słowa, wszystko moja muzyka, także piszę sama i nie współpracuję z nikim. Mój wymarzony duet byłby najpewniej z Zuzią Samech. Ponieważ wydaje mi się, że moja muzyka jest stosunkowo podobna do jej twórczości. Przyjaźnię się z Eti, jesteśmy bardzo blisko. Czy nagramy coś wspólnie? Myślę, że na pewno są już wstępne plany na wspólny cover. Czasami zdarza nam się razem coś pokomponować, ale zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Znajduję czas na wszystkie pasje, jestem z tego gatunku, który, że tak powiem, idzie przez życie powoli, także jak się idzie powoli, to zawsze na wszystko jest czas. Z jednej strony chciałem to oddać Szwedom albo Niemcom, ale pomyślałem sobie, że ona jest taka osobista i taka delikatna w tym, co pisze, że ty jej nie skrzywdzisz po prostu. No ale wiesz co, ona tak pisze chyba i to, co tam przysłała, że... No świadczy też o świadomości dużej. No, będzie, że ma świadomość, co jej się można, podoba, a co nie. Można być świadomym, mając 16 lat. No w takim muzycznym... Dobrze, dobrze. Nie, no jak pytam, najbardziej. No właśnie.
Ja złapałem z tobą bardziej flair dlatego, że wydaje mi się, że dla ciebie jest nadrzędnym jednak realizacja siebie, a nie realizacji tego, czego oczekuje od ciebie rówieśnik. Czyli rówieśnik musi się dopasować bardziej do ciebie, chcąc ciebie słuchać, niż ty do niego. A wśród młodych ludzi jest też cała masa wrażliwców. Nie, no tak, i to trzeba właśnie, to trzeba wyciągać, podkreślać i dla mnie to jest super, nie? Generalnie we mgle mi się bardzo wszystko podoba, poza tą taką końcówką, jak tam jest nagle takie nabudowanie na sam koniec. Aha. To ja bym chciała to właśnie wyciszyć pod sam koniec, tak żeby było absolutnie do zera. Wiesz co, we mgle to trzeba by w ogóle przesłuchać, bo moim zdaniem jest troszkę za długie. Wiesz co, bo mi się to podobało w twojej demówce, to, że mi się to kojarzy z Billie Eilish. Boże święty, no po prostu. że jak ty tam śpiewasz i nagle kończysz frazę, to dlatego musi być w muzyce też ten spokój, żeby ta pauza zagrała, tak, nie? No. Bo ona jest... Pauzy mi się zajebiście podobają, bo one pokazują, że nie wspomagasz się, żeby coś cię zagłuszyło, tylko masz chwilę na refleksję, na oddech. Tak, poza tym słychać głos, który sam jest też instrumentem świetnym, nie? Ja się strasznie cieszę ze względu na młodość. Ja w ogóle mam jakiś odjazd ostatnimi laty, że strasznie dobrze słuchając po prostu, że powstaje nowe pokolenie, które jeszcze pisze piosenki, a nie robi tylko, wiesz, twory słowno-muzyczne. Dobre i złe, póki nie przyszło zło, światło zgasło, teraz został tylko pusty dom. Bo kiedy już suchy, dawno pewnie wiesz jak jest, ta gitara jakaś cicha, kiedy nie ma cię. Lego zostanie nie zrające nowoki, trzymaj za rękę, nie krzywdź proszę, kruchy mam serce, nie jeden rzucaj, a ty wiesz. Żony siele, żony czy tą sefer. To też można zrobić pół po polsku, pół po francusku. Ale pół po francusku, a ja mogłabyś to na przykład zrobić w duecie z Eti? Czy to się nie da? Mogę. Czy się nie lubicie? O, się kocham. Mam nadzieję, że nie dosłownie. Żole siele, żole mi, że to sobie le wola i lance le wola na gomie, my żyły tam, Niech Wiśnia popracuje jeszcze nad choreografią, a my wróćmy na plac budowy. Montujemy na zlecenie firmy BHD konstrukcję dachu. Jest to dach w technologii krokwiowo-kleszczowej, jedna z najbardziej popularnych konstrukcji stosowanych w Polsce. Zastosowane drewno C24, suszone, strugane, dodatkowo zaimpregnowane ciśnieniowo, aczkolwiek nie ma takiej potrzeby, gdyż drewno suszone, strugane jest pozbawione wszelkich patogenów. Technologia ta przenosi obciążenie poprzez murłaty zamontowane na ścianach zewnętrznych budynku, przez które przenosi obciążenie na fundamenty całego obiektu. Generalnie zajmujemy się szeroko pojętymi dachami. Są to konstrukcje wszelkiego rodzaju drewniane, konstrukcje dachów, więźb, altan oraz montaż pokryć dachowych. Dach nad głową oznacza bezpieczeństwo, wiadomo. Dlatego łezka się wokół zakręciła, bo to jest taki symbol. Po prostu kompletny symbol. Tak. Głupie? Nie głupie. Nasze. Bo tutaj będzie mieszkać rodzina. Zacna, bo moja. Praca na budowie znakomicie wspomaga pracę nad piękną sylwetką. Michał przyjął zasadę, najpierw masa, a potem być może rzeźba. Czy jak ludzie zakładają dachy, to generalnie mają też to samo co ja, znaczy nie, że całują belki, prawda, bo to jest... Nie, ale to naturalne, ja wiem, że to mogę się wstydzić, ale nie wstydzę się tego, że dach to jest jednak taka najważniejsza część domu. Ludzie różnie do tego podchodzą, natomiast całowanie belek na pewno widziałem pierwszy raz. A, okej. Okay. A tak zdarza się. A łezkę wokół, że mają dach na górę? Czasami bywa. Bywa? Bywa, ale nie przywiązują tak dużej wagi do dachu. Generalnie bardziej przywiązują uwagę do płytek wewnątrz, gdzieś tam do takich rzeczy, które widać na co dzień.
A bez płytki można mieszkać. Aczkolwiek, no ja uważam, że dach jest jedną z najważniejszych, najważniejszym elementem na... To jest takie powiedzenie w naszej branży, że dach wieńczy dzieło. No. Prawda jest taka, że to dach daje największą ochronę, jeśli chodzi o cały budynek i o to, gdzie mieszkasz. I wiesz, jak kończy ci się budowa dachu, to jest ten etap, gdzie najwięcej by się zmieniło. No, jak dostaną mury, nawet jak one cały czas wzrastają, to nie jest tak spektakularne, jak wreszcie ten dach wymarzony, wiesz, najpierw więźba, potem pójdzie dachowe. No bo to oznacza, znikąd się to nie wzięło, że mówi się, że masz dach nad głową, nie? Teraz ta tradycja zanika, ale kiedyś wręcz takie wykonanie konstrukcji pod pokrycie gotowe, to było tak naprawdę święto na budowie. Tak zwana wieka była i... A dzisiaj nie ma na to czasu, czy po prostu? Zanika tradycja. Samo słowo więźba wzięło się właśnie od wiechy, czyli tego elementu takiego, wiesz, wianka z kwiatów, czy tam z jakichś roślin polnych, które zawieszało się na zakończonym... No, zakończonym znakiem wieku, tak. Dobra, ale to się robi po zbudowaniu konstrukcji, czy... Po zbudowaniu konstrukcji. Zawiesza się. Czyli teraz powinno się to zrobić. Zrobimy dwa i... Powiesimy. Dobra. Powiesimy, stało się tak. Skoczymy do sklepu. No nie, no, ale... uczcimy. Nie, to uważam, że to jest fajna rzecz. No, gdybym nie miał wszywki, to ja bym tutaj cały czas chodził. Czy... Cały czas bym świętował każdy etap. Dobra, co chwila wychodzi nam coś takiego, a ja chciałem Ciebie zapytać, bo rozmawialiśmy akurat o tym, że wiadomo, z Waszych materiałów Maciek będzie jako dekarz z tradycjami ten dach później kładł, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Włosiu tempo prac odrobinę zwolniło, za to w innym miejscu nie ma czasu na postoje. Część klanu Wiśniewskich, w tym jego najmłodsi członkowie, wspierana przez niezawodną Dagmarę, dała się porwać rodzinnym i domowym obowiązkom. A, dzień dobry! Ale cios! Super, silny jesteś, bardzo powiedz. To mamie. Coś niesiesz dla mamy, tak? No to lecz szybciutko dać mamy, że będzie nie widzieć. Daj mamusi. Tylko odejdź z tymi blond włosami, wiesz? Odejdź blond włosami, przynajmniej na początek czterodniowego wypadu. Zawsze staramy się dać jakiś upominek dla organizatorów i w tym sezonie są to właśnie takie zdjęcia z naszych koncertów własnoręcznie podpisane przez Michała. Samochód już zapakowany, silnik pracuje, pierwsi pasażerowie zajęli miejsca. A to oznacza jedno, kolejny wyjazd na koncerty. Trzymajcie się. Buziaka. No, wiatuszek, nie odczepię. Dajcie buziaka. Tata jedzie do pracy, no. Kręcisz, znowu nie będziemy mogli tego emitować. Weź, no daj spokój. Daj spokój. Rzeczywiście, dajmy spokój i zobaczmy, gdzie dziś dotarł Michał z ekipą. Już na pierwszy rzut oka widać, że miejsce dzisiejszego koncertu jest wyjątkowe. To chyba ruiny jakiegoś zamku. Jesteśmy w Ogrodzieńcu i dzisiaj będzie Michał śpiewał 18 na 18 urodzinach. Nie, o, nie wiesz! Nie wiesz, co to są podpomyki. Coś tam kojarzę, ale... To śmiech, tak? Podpomyki jak są wypiekane. Nie, ale się podpomyków... Chodzisz do sklepu spożywczego i masz napisane. Podpomyki. Ale co, zdjęcie? No pewnie. Ale zdjęcie z duchami? Nie wiem. Chodź, pan. Robimy. Super. Ja chcę wejść, żeby twój ojciec do mnie nic już nie chciał. Zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału Michał Wiśniewski. Zapraszam też wszystkich na jubileuszowy koncert Michała w Opolu już 8 września w Amfiteatrze. Zostało ostatnie 300 biletów. I zapraszamy na sociale Etin.
Na socjale też. To na socjale też, dzięki. Włóczy się wolność, czego za chwilę świta. Każdy mnie dziś o ciebie pyta, ja tu sam. Nie wiem nic. Nie wiem nic. Nie chcesz mnie. Jestem fanka. Od dziś nie jestem tym, kim zawsze chciałaś być. Dobra, następny. Czeski film? To wszystko to? Jest tak. A jesteś ty już gotowa? Tak. O, to jest tam. Być tak, mówisz mi, choć nie raz próba to tylko przygotowanie do koncertu. Pozwala rozgrzać głos, wyregulować sprzęt. Jednak zdolny artysta, nawet w jej trakcie, potrafi porwać publiczność. I co? Jedziemy? Ty zawsze słuchasz, ty zawsze widzisz. Nie ma już nic w ogóle. Paweł ma uszy. Kamera Paweł ma uszy. Nawet nie ściany. Wszystko dookoła. Wszystko, czym się otaczam. Słyszysz, ja się śpiewam ich troje, czy śpiewam sobie Nicki Minaj, czy Enej. Twoja mama, jak budowali ten zamek... To siedziałam sobie tam i zawiadowałam, mówię, nie tutaj te ławy, kurwa. Prowadź! Są kości tych, nosiła którzy budowali ten zamek. To są ich czaszki. Tak, wrogów. Michał do każdej tej czaszki śpiewał, a wszystko to... Bo czaszek stąd. No tak skończyli, tak to jest, jak się muzyka słucha. Wyjątkowo złośliwi twierdzą, że kiedyś wiśnia w końcu pójdzie z torbami. Dziś chyba potraktował te słowa poważnie. No ale przestań, no. To... Ja to już mówię za nie. Nie? Michał Wiśniewski, dżentelmen, ale swojej nigdy nie poniesie. Wiadomo, grunt, żeby się popisać, a jego walizkę weźmie tragarz. Dobrze. Jeden kluczyk jest od pokoju, drugi jest od drzwi, więc co wójtowa. Dobrze. Na noc nikogo tutaj nie ma, więc jakbyście gdzieś wychodzili, to proszę pamiętać mieć ten kluczyk przy sobie, dobrze? Dobrze. A wy idziecie jeść? Tak, i pić piwo. O, wiesz? Dobrze wam. Nie. A zero? Nie mogę, no zero mogę, ale... Też? Nie. To się wpisuje tylko. To właśnie, żeby się nie denerwował, to weź 5-2. W takim dni właśnie, jak dzisiaj, to jest idealne na piwo, bo jest gorąco. Tak. Ja, pamiętasz, na Łodzi czy tam na tym, to jeszcze piwo piłem z szalonym naszym kapitanem. Dlaczego tu jest? Tu się nagrywa. Białe wino. To się uruchomiło samo i się samo. Po ciężkiej próbie czas na inne, spokojne spojrzenie na rzeczywistość. Wokalista Ich Troje od lat ma wypróbowaną pozycję, z której perspektywa otaczającego go świata jest wspaniała, zwłaszcza przed koncertem. Teraz stoimy przed dylematem pod tytułem co zrobić na tych dachach płaskich, co by było nam w trakcie. Jakby każdy się koncentrował na Majrufie, no bo wiadomo, bez prądu ciężko i to jest spektakularne, no ale zostają dachy płaskie, których tu jest liczba nieokreślona. Żartuję, no wiadomo, jest ich dużo. I teraz tak, jak ty byś miał to robić, albo ty miałbyś to robić, to byście zrobili taką nawierzchnię, żeby później ją wykorzystać, czy najszybciej to zakończyli, żeby to było gotowe? Dla mnie, ale taniej za to. Dla mnie pytanie, jakie bym miał środki? No. Raczej... Bo w projekcie masz pisane w ogóle dach zielony, który jest dachem przepięknym. Natomiast jest bardzo skomplikowany, jeżeli chodzi o uszczelnienie przed przeciekaniem wody. Jest bardzo kosztowny, tak? Wymagający no tak, wiele pracy. Do tego, że ten dach zielony, no tak, on został tak zwizualizowany, ale z drugiej strony zielony dach, ja sobie się tak zastanawiałem, zielony dach, a zauważyliście, że tu nie ma ani jednego wyjścia na ten dach? Zauważyliśmy. No to... Zielony dach z definicji jest dachem tylko zielonym, nie do wychodzenia na ten dach. Serio? Poważnie.
na tych dachach różne rzeczy się sieje. Może być to trawa, którą trzeba kosić, pielęgnować i tak dalej. Wejście by się przydało wtedy. A można też zastosować coś w rodzaju kwietnej łąki, tak? Wtedy z góry widzimy fajne łączki kwietne gdzieś tam, ale to tylko dla pilotów. Tylko wiesz, no właśnie chciałem powiedzieć, hej, ale nie. No. Pytanie, czy trzeba było zadać, ja tak myślę, trzeba było zadać sobie pytanie, czy jest mi tu potrzebne te wyjście na ten dach. Okay. Mając dużą działkę, możemy sobie przygotować tu jakieś trasy, jakieś płytki fajne tego, żeby leżaczek postawić. Pytanie, czy na pewno tutaj będziemy tylko wychodzić się kłaść, tak nie, jak mamy ładną, jak dużą działkę na dole. Zobacz, że tu jest 500 metrów samego dachu płaskiego. Z drugiej strony to się aż prosi o to, żeby to wykorzystać. Wiesz, można zrobić super imprezę. Wiesz, na takim tarasie wielkim. Tutaj będzie, rozumiem, jakaś rodzaj antresoria albo czegoś takiego, no to jest tu nieprzepięknie wygląda, jakbyśmy tutaj mogli się, wiesz, komunikować. Ja myślałem, bo moja żona jest fotografem na przykład, więc mogłaby ewentualnie to wykorzystać, bo tu ma najlepsze światło. No z każdej strony, o każdej porze dnia i nocy, tak jak i pasuje. Można by było na tym postawić na przykład jakiś ogród zimowy, czy w sensie takie dodatkowe pomieszczenie, jakby było potrzebne, żeby mogła wymalować obrazy, czy coś na przykład, nie? Bo dzisiaj miałem też taką rozmowę, czy przebijać, że trzeba jakieś wyjście tu zrobić, tak? Bo tu z okna nie. A palisz w domu? Nie palę ze względu na dzieci. No więc właśnie. To zobacz, jakbyś miał tutaj wyjście na przykład teraz, no. Sypialni. Sypialnia, ale to jest parterowe. Tutaj tak naprawdę tylko pola ma. Aha, dobra, to jest takie wysokie przestrzenie są. No. Ogród zimowy jest fajnym rozwiązaniem, z tym, że no, za duży bryle budynku. Jeżeli zrobisz go w jednym miejscu, to już nie będzie tej symetrii zachowanej, tej takiej harmonii, tak? Bo no chyba, że projektant zrobi coś z tych przeszklonych takich rzeczy, które. No, ale wiesz, nawet fajną taką barierę, na przykład szklaną, tak ładną, ale to też tutaj będzie no, to na pewno wyglądać. Wiesz, no, jakby nie patrzeć, jaki byłby, nie byłby piękny, jakby nie byłby super zaprojektowany, jakby nie był designerski, zawsze musi być użyteczny. Nie porobiłem zdjęć, bo sobie teraz robiliśmy taką inwestycję, gdzie właśnie są takie ogrody zrobione na bloku deweloperskim. I też takie murki jak u siebie. I dodatkowo jest takiej wielkości, gdzieś 50 cm, taka tafla właśnie szkła. Tak, żeby nikt nie wypadł. Dosyć ciekawie to wygląda z zewnątrz. Dobra, u nas wyszło to, że robimy dzisiaj więźbę na tej części. A projektant czy konstruktor? Kto zapomniał dosztukować dachu konstrukcji? Nie, no projektant rysował to projekt, tak? No. Tutaj. To projektant rysował. Wskazując palcem. Rysował tylko w innym stylu, w innym wydaniu niż na tej części. Tam miało być zupełnie coś innego. Po prostu wylewka betonowa i płyty betonowe połączone z tym wieńcem, tak jak tutaj widzisz. To miała być płyta betonowa wylana z tego względu, żeby. Bo pary krokwi są spięte tak zwanymi parą kleszczy. Jeżeli byśmy założyli tam te pary krokwi i te kleszcze na zewnątrz, to one zaburzyłyby widok na twoje okno, na całą tą taflę szklaną, która będzie z zewnątrz widoczna, tak? Hmm. A znowu bez tego nie możemy pozostawić, bo przy większym wietrze to po prostu poderwie dach, tak? I jest niebezpieczeństwo. Każda para musi być spięta. Jeżeli byśmy jej nie spięli, to istnieje ryzyko, że przy dużym wietrze, uraganie, nie mam pojęcia, to projektanci tam coś muszą wymyślić, nie? A z tego co wiem, to już działają. Działają. Okay. A dobra, a co sądzicie tak szczerze o Mailufie? No właśnie, no ale myślę, że bez tego widziałeś w przyszłości się nie obejdziemy. No nie, no właśnie, to jest dobre pytanie. Ja cały czas na przykład, gdzieś tam się pojawiają informacje o tym, że palą się domy z fotowoltaiką. No ale dobra, na ilość tych instalacji fotowoltaicznych, która jest zakładana, to nie jest tak, że to jest jakiś śladowy w ogóle, nic nie znaczący, co? Ja ostatnio rozmawiałem nawet, bo przy okazji odbiorów tam budynków ze strażakiem, który zajmuje się tymi odbiorami. Powiem ci, że generalnie, jeśli chodzi o pożary fotowoltaiki, to jest jakiś promil. No właśnie. Ale to też wynika zazwyczaj po prostu z błędów instalatorskich. Znaczy problemem jest to, że za instalację fotowoltaiki biorą się osoby, które nie mają o tym pojęcia. A, bo no, była taka moda i się wysypało kurwa. Dokładnie, to jest w miarę prosta praca, no tylko całe clue siedzi w elementach wykorzystanych chociażby do spięcia tej instalacji, czy są optymalizatory,
wykorzystane w instalacji, tak żeby tam po prostu bardzo wysokie napięcie nie hulało po kablu. No to jest bardzo podobnie w lotnictwie, no większość to jest błąd pilota po prostu, rutyna, albo brak wiedzy, albo niedoszkolenie i takie rzeczy. Ja pamiętam, że jak spotkałem się na targach z Majrufem po raz pierwszy, to oni szkolili ludzi. To były w ogóle jakieś gigantyczne ilości szkoleń w ogóle, które oni tam po prostu robili. Ciężko było się dostać. Dagmara, mam spotkanie teraz, no. Są ludzie, od których połączenia odbiera się zawsze, nawet podczas najważniejszych spotkań. To jest właśnie spójność, jeżeli chodzi o rodzinę. A wiedziałeś, że właśnie z tym Michał Czesnikowski na barwie? Do Pina Janek? Tak, zobaczyłam teraz dopiero. Nadchodzi pora na dzisiejszy występ. To kameralna, zamknięta impreza. Odbędzie się w niezwykłym historycznym otoczeniu pod murami zamku Ogrodzieniec. Może i sam koncert też zapisze się w historii muzyki. Tak, tam. W tych ciemnościach. Daga, daj mi wodę. My gramy, to odpalamy, no? Odpalacie się, no właśnie. Dagmara na wodę. Wszystko jest posprzątane, dobrze? Super. On robi sztuczki na ulicy. Dobra. Kojarzysz go? Nie, z jakiejś imprezy kojarzę, że robił sztuczki, ale... Kojarzysz go z imprezy, że robił sztuczki? Ja go oglądam na YouTubie, ale ja teraz sobie tak na niego spojrzałam. To była impreza YouTube. To był YouTube party, już wiem. Znam człowieka, kurde. Ja już zabrałem swoje manatki. To jest vlog? Tak. Subskrybujcie czy kanał. Twój. No to nasz. Nie, nas po co? Wiesz dlaczego? Czerwony przycisk subskrybuj został wymyślony tutaj. Właśnie tu. Cyk, subskrybuj. Siemano. Słuchajcie, witamy na zamku w Ogrodzieńcu. Ja tu straszę na co dzień. Powinniśmy generalnie, ze względu na to, że ja żyję generalnie od tego czasu, jak budowali ten zamek, to chciałem troszeczkę odmłodzić wasze party i zabrałem ze sobą córkę i byłą żonę, więc średnia wieku już jest tylko 49. Powiedz czemu świat twój milczy, cały blady od wzruszy. Michał jest ciągle młody duchem. Jednak nawet taki młodzieniaszek jak on potrzebuje po występie chwili odpoczynku. Póki mnie przed środą. A co nam robi? Ktoś na pewno. Okej, Paweł. Za co? Za co? Witamy w programie Jestem jaki jestem. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Wszystkim się wydaje, że w Ogrodzieńcu jest tylko zamek. Nic bardziej mylnego. Zobaczcie sobie, przecież ta kolekcja, tam pomijam, że to jest warte majątek, ale to jest po prostu kawał historii. Pięknie poopisywane, zacne. Myślę, że nawet to Muzeum BMW, w którym my byliśmy ostatnio z Eti, to mogłoby się załapać na kilka egzemplarzy, bo ktoś czuje, że większość to są naprawdę odtworzone motocykle, a nie żadne jakieś tam repliki czy coś w tym stylu. Nawet nasz Pawełek jeździł na komarze, który też tam jest. Zazwyczaj między koncertami całą ekipę Wiśni czeka długa trasa. Tym razem jest inaczej. Kolejny dzień, kolejny występ. Jednak miejsce to samo co wczoraj. Tylko publiczności dziś będzie zdecydowanie więcej. Przypomniało mi się, że ty jeździłeś karawaną. I wiesz, bo tam ta pani opowiadała nam o tych różnych tajnikach pracy. A co mam mówiła? To mam powiedzieć, co? Ale ty też i
Ja tylko to, co robię zawsze, czyli dworze. Solidna firma. Michał dotarł na miejsce. Jest też Ania, która będzie razem z nim bawiła fanów. Nie może oczywiście zabraknąć Dagi, która jak zwykle czuwa nad przygotowaniami do wieczornego wydarzenia. Na scenie pojawi się też wyjątkowy gość. To Julia Kajdy, młoda artystka, której lider ich troje pomaga stawiać pierwsze kroki w showbiznesie. No, możemy jeszcze refren, bo ja nie wiem, jak z tą gitarą. Przeszkadzała mi, dlatego ją Damian zmienił. Mogę po prostu nie grać mocno. Czerniwiel. I zamiast fali damy babski świat. Dzień 28 lipca 2023 rok. Jesteśmy w Ogrodzieńcu, przy zamku w Ogrodzieńcu. Bawimy się świetnie. Ja mam poprawione spodnie i świetny humor. Ona mówi, mamo, potrzebuję cię. A ja wtedy do niej, poczekajcie. Tak jest śmieszna właśnie Anna. O, słyszeliście suchar Dagmary? Tak, właśnie, Daga. Dzień dobry, ja chciałam opowiedzieć taki suchar, który wymyśliłam wczoraj. Zajęło mi to całe 3 minuty. Jesteście gotowi? Jaki pan? Taki van. To jest właśnie świetne, to powinieneś nagrywać. Córkę Michała Wiśniewskiego, jabłko niedaleko pada od jabłoni. Nie dość, że się tu jakieś tatuaże, tu jakieś alkohole, jakieś coś, kolczyki w ogóle. Jezus Maria, ten Wiśniewski jak coś z tymi tatuażami wychowa. To jest taki fake. Bo ja dzisiaj mówię, zaraz, chwileczkę. Córka mi się wydzierała i o tym nic nie wiem, więc jak spała, to wzięłam... Schodzi, nie przyjdzie. Schowaj się, to naprawdę, to jest takie... Nie ma. Cześć, z tej strony Tyle Wiśniewska. Widzicie, za mną znajduje się mój ryży tata. Jest generalnie taka sytuacja. Zamierzamy sprawdzić, czy Michał Wiśniewski ogląda odcinki Jestem, jaki jestem. Mianowicie ostatnio zrobiłam sobie parę tatuaży. I dotarło to do prasy, poza jednym małym wybrykiem, którym jest jajo. Mam jajo na nadgarstku. Jest to matching tatuaż z moją przyjaciółką. I on o tym nie wie. Zobaczymy, czy się dowie. Jeśli dowie się, będzie chciał sprać mnie, to będzie musiał obejrzeć ten odcinek. Dziękuję bardzo. Najlepszy basista ever. Pamiętajcie, najdłużej w zespole. Pozdrawiamy. Oni tam sami śpiewają, jest w piosence ta... oni tam śpiewają drugi głos, no ale nieważne. Tak, ten górny, fajny jest. No to ja ci zaśpiewam pierwszy, śpiewaj drugi. Ja nie umiem drugiego, ty śpiewaj drugi. To the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. How won't you please take me home? Ja nie wiem, jak on leci. Take me down to the paradise.
but I see where the grass is green and the girls are pretty. Oh, won't you please take me home? To było super. Przed wyjściem na scenę każdy wykonawca ma swój patent na wprowadzenie się w odpowiedni nastrój. A konkretnie chodzi o to, by maksymalnie się skupić. Czasami może być to rozmowa z kolegami, inni wolą chwilę w samotności. Bez względu na to, który sposób się wybierze, efekt powinien zawsze być ten sam. Znakomity, niezapomniany koncert, który publiczność będzie jeszcze długo wspominać. Tu też padało, ale na razie nie pada. Zaraz zaczynamy, to są za 3 minuty, więc dzwonię tylko, żeby cię powiedzieć, że a przed nami gość, na którego państwo czekają. Gość, który dziś od godzin przedpołudniowych bawi się wspólnie z nami. Szanowni państwo, już za chwilę na tej plenerowej estradzie, w tym niezwykle urokliwym miejscu, jakim są podnóża Zamku Grodzieńskiego w Podzamczu, wystąpi gwiazda, która Ogrodzieniec bardzo lubi i do Ogrodzieńca bardzo często i bardzo chętnie wraca. Była taka sytuacja, że papiernik Adrian wleciał we mnie dronem, który jest gdzie? No już go zgubiłam, ale wleciał we mnie po prostu pełną parą we mnie wleciał. Fajne to było. Dzisiaj ze mną Hania Hołek, Adaś Wajs, Marcin Pieńko, Darek Stanisławski i Mateusz Babiak na gitarze. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego koncertu, tak jak my, ogrom emocji, frajdy i bardzo dużo informacji, bo w końcu te teksty są pisane empirycznie. To będzie bardzo, myślę, przyjazna dla każdego piosenka. Rok 2018. Śpiewam ją za nią z wielką przyjemnością. To chyba pierwszy duet dzisiaj chyba w ogóle, tak? Anioły. Julia Kajdy! Przywitajcie ją cieplutko. Nie wiem, czy nasi muzycy znają taki utwór, który powoduje Juliet. Powiem ci tak. Gdybyś napisała tę piosenkę pod tytułem 100 lat, to byś mogła do końca życia nie pracować. Za ich zbyt i taki spływał, że nawet nie... strach pomyśleć, co byś musiała z tymi pieniędzmi robić. 100 lat! 100 lat! Nie jesteś taka stara jak Lasy Państwowe, bo oni mają stówkę. Zobacz, dzisiaj jest z tobą babcia, dziś jest z tobą tort. Możesz z tym tortem nie możesz bardzo zaśpiewać. Bardzo dziękuję babciu, całuję. Jest babcia? Jest babcia.
Boże, pomyślę, 93 lata i tyle werwy. Żartowałem, 18. Widzę przecież, że 18. O, właśnie, tutaj Ludwik. Zrobię. Dawaj. 100 lat. Brawo! Julia zaśpiewa dzisiaj dla Państwa piosenkę i zobaczycie, że to jest tak olbrzymi potencjał, że ja po prostu się cieszę, że ktoś mnie odmładza. I nie tylko moja córka Eti, tylko również jej koleżanka Julia. Mam nadzieję, że kiedyś wystąpicie razem, a wiem, że coś jest planowane, także Julia, węgle. Ciemny pokój, a ja sama w nim. Puste słowa blokują drzwi. Szukam klucza do tych starych dni. Wtedy było jakoś łatwiej mi. Domyślam się, nie mam łóżka, ale domyślam się. A mogę ci życzyć. Daj. Wszystkiego najlepszego. Bawcie się dzisiaj dobrze, drodzy Państwo, jeszcze w Ogrodzieńcu. Bo to jest magiczne i niezwykłe miejsce. Za każdym razem, kiedy tu wracam, to myślę sobie, że czuję się jak w domu. Mam nadzieję, że Państwo macie to samo. Bardzo gorąco zachęcam. A Wam z całego serca dziękuję. I oczywiście Państwu, bo poświęciliście najcenniejsze, co macie w swoim życiu, czyli swój czas. Bardzo Wam dziękuję. Najlepszego. Koniec. To my bardzo dziękujemy Michałowi Wiśniewskiemu i wspaniałym jego kobietom i wspaniałemu zespołowi. Michał, tak jak mówiłam, tu do Ogrodzieńca przyjeżdża z ogromnym sentymentem. Zawsze chętnie wraca. No właśnie, jeszcze. I jak odjeżdża, mówi, ja tu jeszcze wrócę, ale ja myślę, że Michał jeszcze nam tutaj dziś zaśpiewa, prawda? Dla każdego wokalisty muzyka i występy na scenie to tylko część jego artystycznej misji. Równie ważne, jeśli nawet nie bardziej istotne, są spotkania z fanami. Najlepszą pamiątką takich wydarzeń są wspólne zdjęcia. Jeżeli chodzi o koncert, tak naprawdę jestem na pierwszym koncercie Michała i to samym przypadkiem dosłownie, a poczułam całą muzykę, tą energię, która była na scenie, no po prostu gdybym mogła, to bym skoczyła na tę scenę razem z nimi i uważam, że przekazują cudowną energię w cudownych słowach muzyki i po prostu no, cudowna jest ta energia, którą przekazują innym ludziom i którą mają w sobie, także jestem wdzięczna, że dzisiaj tu byłam w pod zamku w sumie i że mogłam doświadczyć coś takiego cudownego. Pozdrawiam. Ja idę od tej strony. Prawdziwy twórca nieustannie szuka inspiracji. Możliwość zamienienia z fanami kilku zdań, wysłuchanie ich szczerych opinii, to właśnie te chwile, które dają siłę i natchnienie do pisania kolejnych tekstów oraz komponowania nowych hitów.
też oczywiście. Postaramy się to zrobić właśnie. Ale wy nie jesteście moje, prawda? Moje są moje, jak? Jak widzę matkę z dziećmi, tam Michał, pamiętasz? Wybiorę, no. O, sorry, ja się tak... Żar. Z ojcem po prostu. Właśnie, wiesz co, Michał? I na tle to i to ja. O, tutaj może bardziej. Ale to i to jest... Zdjęcie z Tojtojem to zacne zdjęcie. Żegnaj, Dagmaro. Do zobaczenia. Michał, nie odjeżdżaj bez mnie. No, ja już się popragnę. Będę tęsknił za tobą. Koniec ciężkiego dnia. Najwyższa pora wracać do domu. Jeszcze tylko szybkie pożegnanie z Dagą, która zostaje w ogrodzieńcu. W końcu w każdym prawdziwym zamku ktoś musi straszyć. Ja to w ogóle to nie jest dla niego, on kupuje dla kolegi, bo on jest abstynentem. A ja mam w niedzielę gości, rodzinne przyjęcie i nie będzie czasu w niedzielę kupić, to kupiłem już teraz. Ciebie kocham i nie wiem, jak bez ciebie mógłbym żyć. Choć pokażę ci, czym moja miłość jest, dla ciebie zabiję się. Polcia uwielbia bez. Można było coś zrobić lepiej? Nie upijesz mnie. Bardzo wam dziękuję i powiedziałbym do zobaczenia.